Witajcie z tej strony Kamilo, a przed wami pierwszy numer magazynu LEGO Ninjago, który to ukazał się w roku 2017. Cena podrożała z 10 do 11 zł, ale według mnie ten magazyn zasługiwał na taką cenę, ponieważ są coraz to lepsze dodatki. Dodatkowo postępu nie da się zatrzymać, tak więc został tutaj zastosowany pewien ciekawy patent, o którym to opowiem za chwilę. Jest to pierwsza gazetka poświęcona temu sezonowi, tak więc na pewno będzie ciekawa, ponieważ dowiemy się całkiem jeszcze póki co nieznanych rzeczy. W środku reklama Microfighters. Wydałem się już parę razy na temat tej podserii LEGO Star Wars i nie uważam jej za dobrą. Nasz dodatek, co było wcześniej. Informacja komiks, który to prezentuje się naprawdę, naprawdę nieźle. Coś wisi w powietrzu, coś się powoli zaczyna. Bardzo fajny motyw tej świątyni. Reklama Nexo Knights, czyli kiedy będzie trzeci sezon. Gra planszowa, wyścig do U. Już druga gra planszowa, która została dodana do tego cyklu gazetek. Polowanie na łobuza w LEGO City. I plakat, który to ja obecnie uważam za naprawdę prześliczny. Ten niezwykły bursztynowy pomarańcz naprawdę daje niesamowite wrażenie. Daje się na ninja. Bardzo mi się podoba te Tornado Lloyda. Dalsza część komiksu. Konkurs na konkursiaki.pl. Oraz, no właśnie, już najwyższy czas, żebym powiedział, co miałem na myśli, jak niedawno mówiłem o pewnej nowości związanej z karcianką. Mianowicie ukazała się druga seria karcianki LEGO Ninjago. Nie spodziewałem się, że tak się stanie. Idę sobie w kiosku, szukam gazetek i nagle bum, niemal serce mi stanęło. Patrzę, widzę, jest druga seria. Nie spodziewałem się, że coś takiego się pojawi. Ale tutaj fajne nawiązanie. Przerobiona karta Sensei Red Card z kartą LEGO Ninjago. Bardzo mi się podoba, że takie smaczki tutaj są. Ogólnie mówiąc, wow. Jak na to patrzę, wow. Mam multipack, mam starter pack. Niedługo będzie recenzja. I fajnie, że dali teraz tą dwustronę właśnie do magazynu Ninjago, bo pasuje to, jak wiadomo, wolę to oprócz ciągle nachalnej reklamy Nexo. Oj, będzie się działo, będzie się dużo działo. Karty limitowane. To mam. Ale o tym później. W następnym numerze Call z wielkim moczorem. Oto iż i nasz dodatek Jay. Powrócili teraz do dodawania ninja. Ale uwaga, jest pewna zmiana. Zazwyczaj wersje ninja były sprzed roku, a teraz to zmienili jest sprzed pół roku, więc całkiem nieźle. Nie posiadam żadnej wersji ze Świętu Umarłych, ponieważ to seria dość droga. Natomiast jestem strasznie ucieszony. Na dodatek w następnym będzie Call, więc być może szybko uzbierać cały komplet czwórki, bo chyba ni i Lloyd oczywiście nie dodadzą. To jest oczywiście efekt tego, że magazyn ten rośnie w siłę. Teraz, jak ninja, czyli to zazwyczaj było najgorszymi dodatkami, wzbije się na takie wyżyny, ninjago nie będzie już żadnych złych dodatków. A oto i nasz ninja. Jak moje pierwsze wrażenie? Wow. Torsing jest wprawdzie czymś w rodzaju połączenia klasycznego torsika z 2011 roku z wersją ZX. Ale no, szału jest. Katana, która dostała bardzo ciekawe ulepszenie na przełomie 2014 i 2015 roku, jest teraz o wiele lepszej jakości. Takie oto ulepszenie dostał również cały kolor Perth Gold, który to teraz ma. Przepiękny błysk, który to możecie teraz częściowo zobaczyć na ekranie, ale no cóż, kamera nie wszystko, że tak powiem, złapie. Bardzo mi się to podoba. Taki Perth Gold to ja rozumiem. Sama włócznia jest ciekawa.
Nie dość, że włócznia, to jeszcze tylko coś w rodzaju korbacza. Bardzo ładne elementy. Podoba mi się również, iż jest tutaj srebrna rączka oraz ta lekko srebrzysta część. W wersji ZX była ona szara, co było. No. Nieco na minus. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Ta za to jest granatowa i razem daje to całkiem ciekawy efekt kolorystyczny. Nasza mi figurka posiada włoski oraz dwustronną twarzyczkę, zwykła twarz Jaya, która to jest trochę inna niż to było w poprzednich seriach. Takie ulepszenie wprowadzili. Oraz druga zaniepokojona, trochę śmieszna, żebym wyraźnie powiedział, że jestrowa. Mało tego. Pierwszy raz w historii tego magazynu, jak i w ogóle w historii Lego Ninjago, do figurki mamy zarówno wariant z włoskami, jak i z maską. Cała maska, która to łączy w sobie ciemny granat, zwykłym niebieskim, prezentuje się wręcz wybornie. I potwierdzi to za to pewną tezę, iż jest to najlepszy Jay dodany jak dotąd do magazynu Lego Ninjago i ogólnie najlepszy ninja dodany do magazynu Lego Ninjago. Teraz wygląda o wiele lepiej niż w przypadku, gdy miała założone włoski. No, do szczęścia by brakowało jeszcze innego ramiennika, ale cóż, nie może mieć wszystkiego. Tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, iż Jay to przedsmak tego, co nas czeka. I teraz jestem już pewien, że kiedy ninja zyskali taką fajność w tym przypadku, magazyn Ninjago nie będzie już miał w ogóle złych dodatków. Albo lepszy, albo trochę dobrych, albo nic lepszych, albo w ogóle już super koksiarskich. Trzymajcie się, cześć!